dzisiaj zagrałem mecz trzecie miejsce w turnieju Ken Cup. Zróbcie dla nich wielki hałas, bo to będzie mecz bardzo ważny, trzecie miejsce dla tych dwóch drużyn. I będzie to rewanż za mecze grupowe, bo pierwszy mecz grupowy wygrały. Nie, w pierwszym meczu grupowym byłem na terenie między tymi drużynami, drugi mecz grupowy wygrało Team Dawson Inferno, a to jest trzeci mecz, trzecie miejsce. Pamiętajcie, że gramy do trzech map. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powodzenia. No jest, powodzenia wszystkim. Jaki plan? Zacznijmy po stronie Tero. No tak, się z Glockami. Mamy USP to. Toryści grały z Glockami. Standardowo antyterrorystów Team Kosztana z USP i zaczynamy. Jeżeli się z longiem od dwóch terrorystów wchodzi na site, ale jest jeden ser szybko głowy od żółtego gracza i teraz jest jeszcze cebek, który broni się na kurniku, jest teraz 2 na 1, ale antyterrorysta raczej nie ugra tego meczu. Już jest pierwsza runda ląduje na korzyść Teamu Downs. Zagrajmy to z drugim graczem terrorystów. Będzie to gracz Szajbus. Terroryści grają na jakimś lekkim forcie. Tutaj terroryści już wykupili broń, bo przecież drugi terrorysta nie ma wykupionej broni. Szajbus z makiem próbuje podjechać na kurnik. Już raz jest bardzo mocno obijany jego gracz. Bardzo ładna druga runda dla Teamu Daos, już jest 2-0. Na razie ta scena Tero im bardzo dobrze wchodzi. Wygrywają ten mecz, mają pieniądze, mogą zakupić koła. Daos już ma 5000, więc pewnie jednak nie kupił. Ma WP, będzie grana WP. Potem w teamie Kaszyn zgrywana jest Scoutów Sepko oraz USP. Jednak już jest szybko miany Famas do drugiego antyterrorysty. I teraz jak to będzie wyglądało? Tu jest dużo samych flash już od longa, żeby było podejście. Trzeba spróbuję jakoś lepić przeciwników. Ale już jest zrobiony frag, bardzo ładny skan ze smokiem dla jednego z graczy. Zostaje sam Szajbus, to jest teraz na dwóch antyterrorystów, dostaje flasha bardzo szybkiego. Wie, że jedna osoba jest na kurniku, ale tu chodzi jedna osoba na blisko jednak. Kaszyn, który wychyla bardzo szybko na niego. Bardzo dobrze to robi i daje rundę dla teamu Kaszyn. Jest to trzecia runda i jest pierwsza runda dla antyterrorystów. Teryści teraz z kołaszkiem, ze scoutiem, z grandami, mają cały zestaw grandów, teryści z kołaszkiem i z P250. Jest podejście znowu od longa, tutaj Kaszyn już wyczuł to intencje przeciwnej drużyny. Próbuję podejść od longa, ale jednak będzie trochę inaczej chyba zagrane, bo chyba już jest podejście od boosta, już jest eliminacja szybko na longu Szejbusa i teraz zostaje sam Sebe, który jest wpatrzony w longa, nie wie o tym drugim. Teryści z boosta, którego już pomału dajesz, no szybko jest. Jest 3-1, jest szybka runda. No proszę, jak to się ten się szybko rozgrywa. Rzucony motyw na boosterze, żeby sobie poleć. Czy ten motyw tak źle spalił mnie sobie, indukanie rzucony. Sebek z Famasem dostaje bardzo mocnego fesza na celownik. Ale tutaj jest ciągle. Jest już odpowiedź szybka do osa. Jest 2 na 1. Kaszyn zostaje sam na kurniku. Kaszyn, który nie ma szans. Było podejście z boku od strony lewej kury i jeszcze jest 3-4-1 na terrorystów. Za motów na podejście do ostry czeka, aż skrótem. Jednak był tu jeden terrorysta. Dokończenie, kurde, fraga przez Szejbusa w głowę i z 5-1. Terroryści bardzo szybko ugrywają te rundy, bardzo szybko robią tempo. Terroryści chyba trochę pogubieni, moim zdaniem, w tym meczu. Ale no nic, no na razie muszę znaleźć sposób, jak zatrzymać wejście obu stron. Tutaj grane jest na Famasach od antyterrorystów z kawlerami. Teryści są na fullu, mają granaty, mają całe kolary, mają kołaszki w wyposażeniu, więc mają bardzo dużą przewagę obrażeń.
Jednak, ale tutaj Sebek już prawie bija całego DOS-a, którym staje 19 punktów HP. Dobnie, nie ten hełm, to by już pewnie było po DOS-ie. I teraz Szajbus, który ciągle wyczekuje tam jeszcze nogę mogą na longu. Tu jest rotacja już na kurnik. Odpuszczony w ogóle totalnie boost. Ale chyba już jednak tam Szajbus znowu wygrywa tego fraga. Szajbus dzisiaj jest w gazie, znowu pokazuje swój kunszt światowy. Sebek 2 na 1. Toryści bardzo mała ilość HP, więc tu jest bardzo ważna runda do grania, jest sobie w stanie pewnie ugrać. Czekać, widział boosta, ale jednak już i to jest szybkie dojechanie przez DOS-a pozycji od lewej strony. Jest 3-1, więc to jest w stanie runda pierwszej połowy. 6-1 dla teamu DOS. Naprawdę, bierzemy jeszcze jedną rundę anturystów, ponieważ chcę zobaczyć, czy oni jednak wrócą, czy nie do tego meczu. Do tej rundy, przepraszam. Tutaj jest forsowanie po stronie turystów, terroryści, kałaszek i też SSG w ogóle w Szybusa. Teraz, czy ten dig zrobi jakiś frag, czy to będzie ważna, bardzo naprawdę runda tutaj. Jakieś obicie przez smoka, na razie nic nie dają to bicia, co są niecelne strzały. Już piękny frag Sepka i teraz kasza z nietrafionym strzałem od Zdigla na DOS-ie. DOS, który ma tu przewagę, może sobie ich wyczekać, bo jeszcze nie musi podchodzić z tą bombą, oni są trochę pod presją, bo Sebek mało HP. Kasza ma tylko wyposażenie Digla i teraz, czy tutaj słyszą go już, bo to będzie pewnie stał na koncie, chociaż czy ta osoba podejdzie, czy podnosi z SSG i teraz, czy będzie ta runda, która da drugą rundę, pięknie, tym kasztan dostaje drugą rundę, wygrywają, jest 6-2 i jest zmiana stron na mapie do Cobblestone. Jest to ma pierwsza mapa, widzowie, pamiętacie o sobie oraz łapce w górę po tym meczu trzeciego miejsca, bo jest naprawdę na wysokim poziomie. Zagrajmy po stronie tym Custom Furioso, ponieważ oni muszą gonić wynik, oni mają Glocki, oni będą mieli cięższą trochę rundę do zagrania, chociaż mają tu przewagę rażu z Glockami, ale Sepka wykupione dwa granaty i już jest osoba pod bossem, dwie osoby pod bossem, rotacja dla turystów i już jest głowa DOS-a, ale jest 1 na 1, to jest DOS, jednak Sebek robi to po 250 fenomenalnie, z 8 punktami chyba bez Kevlara i wygrywa tą rundę. Jest to co trzeba, no. Bardzo ładnie zagrana runda. 6-3 dla terrorystów. Teraz plan gry antyterrorystów jest taki, że grają z MP9 i z jakimiś tam granatami na forsie, a terroryści Diglu, Sepka, tak standardowo lubi grać tego Digla i Gailu w kasztanie. Nie było przekupione kałaszków i już jest pierwszy frag. Dobra eliminacja z asystą. Jest, ale jednak Szajbus to wyczuwa ten ruch na longu. I teraz Sepek z Diglem i Gailem. Jest 1 na 1, to jest ważna runda dla terrorystów. Jeśli są jeszcze coś mieć do powiedzenia w tym meczu i proszę bardzo, Sebek, który tutaj naprawdę podnosi na duchu i trzyma jeszcze w meczu ekipę teamu Team Kasztan. Naprawdę jest ciężko tutaj, no, na taki przeciw grać moim zdaniem. No i dobra, zobaczmy teraz znowu z panem forsowania terroryści podejście na boosta, bo chociaż o, już trochę spowolnione. Jeden granat gracza terrorystów. Już te granaty zostaną wyrzucone dobrze, są po to, żeby je zakupić, żeby je wykorzystać. Tam jest kałaszak u terrorystów i Gail. Terroryści znowu na słabszym wysłużeniu. Nie mają całego kawara, ma tylko jedna osoba, cały kawar jest jeszcze wyczeka. Jednak tutaj nie ma kawara, już po 10 sekundach nie ma. Podchodzi side dostał do Szajbusa info, że jest jeszcze jedna osoba na ogół. Daos piękne strzały, Szajbus do pomocy i jest. Jest 1-4 tutaj, już tutaj 5 rund. 4 rundy, jak teraz nie zaczną gonić terroryści, to będą mieli przyklichane. Kaszczan z zamiarem podejść. No, na busy już jest granie jakieś antyterrorysty na busie, bo też wie, że jest. Przewidział to, że nie, tylko oni tak zaczęli tak przeważnie grają. Widzicie jego nogę, ale Kaszczan za wolno zobaczył tą nogę tu tekstury i musiał wycofać, odpuścił pozycję, ale już jest Szajbus. Szajbus robi drugiego fraga. Co tu się dzieje w tym meczu? 8-4. 3 rundy do końca. Punkt meczowy. Obierzmy teraz kamerkę gracza Szajbus.
Szajbus grający z kołaszkiem, z granatami. Daosem 4, z... obaj mają zestaw do zbrojenia, ale już coś. A co zrobił teraz Daos? Nawet nie wiem, co się stało w tym wyjście. Jest pierwsza mapa w meczu o trzecie miejsce, które zakończyła się zwycięstwem Teamu Daos 4. Poczekajcie już widzowie teraz na drugą mapę. Witam. Z tej strony Beta Skane, jest to mecz drugi o trzecie miejsce. Na drugiej mapie jest to mapa druga. Jeśli teraz po tej mapie, jeśli tej mapie nie wygra Kasztan Furiozy, już nie mają szans w tym meczu, ponieważ nie zagrają trzecie mapy. Dobrze. Na który się z podejściem ten, na shorta. Tu jest strzelanka i już jest pierwsza runda od Ledaosa. Bardzo szybki rush na daszek. Naprawdę coś się za dużo dzieje tutaj. To komentować, to już jest 1-0 dla Teamu Daos. W czym teraz jak też Team Kasztan Furiozy zagra tą rundę, to już jest chyba w kałach terrorystów i Petka u Szejbusa jest jakiś smak kupiony, to jest Petka i Digielek u Sepka. Kasztan ukryty na kamieniach. Ale już wiem, że to się sadził. I to lekko Naos, ale jednak tutaj podjechanie Szejbusa blisko. Naos jeszcze dokończy tą rundę z kałacha. Na wybuchającym Sepku wybiega taki, już jest 2-0. Ta strona tero też tak samo jak na cobblestone, bardzo im dobrze idzie, więc na razie ładnie Team Daos gra naprawdę tą rundę. Sebek już szybko, ten Szajbus sobie szybko kombinację, ten na Szajbusie, na tym serwku i tutaj Szajbus, druga kombinacja. Jest 3-0 do Teamu Daos. Obejrzymy teraz gracze Daos, który... no tak, nie są niestety. Któryś już jest, mają forsują rundę z Fimasem i Scoutem, któryś mają granaty i całe kawlary, wszystko co należy wygrywać rundy. Jednak tu na razie nikomu nie był ten smokowany, tak, chociaż smok tak długo rzucany. Tutaj wstrzymywałem się, ale przejście. Nie ma tu żadnego interesu. Szajbus już łapie jest. Sepka i zostaje sam Kasztan, który jest ukryty na kamieniach. Na razie sprawdza pozycję krzyża i cmentarza nikogo tu nie ma. Sprawdza offside. Mam w kąt side'u, ale chyba nie wiem. Oni... Ale Kasztan robi klacza. Bardzo ładnie, brawo. Brawo Team Kasztan Furiozo. Może jednak wrócę do tego meczu. Jak już rozwiązał się na mile, żeby zatrzymać wybiegających terrorystów. No z Diglem, Szajbus z kołaszkiem, czyli jednak takie półsforsowanie. Tutaj terroryści na całym posłyszeniu bez innego kamera, tylko sam kamera. W stanie gra to ten na shorta. Uuuuj, Daos poczuł ten granat bardzo mocno, do połowy obity idealnie, wręcz rzucony ten na jego głowę. Z pełnej pozycji apartamentów, chociaż no tak ładnie spełnił tam w sumie. Terroryści już trochę już jest, będzie walka tutaj na apartamentach Szajbusa z Sepkiem, chociaż Szajbus już teraz jest ocięty przez smoka, więc nie ma podejścia, teraz muszą coś irytować. Ale jednak nie, jednak Szajbus, który... Proszę, proszę bardzo. Jest są Kasztan, czeka na tego planta, czeka, że ktoś po plancie wychyli na bombside'u. Jednak już wychyla jedną z terrorystów, wie, że drugi jest schowany w picie na kamieniach. Najdzie ktoś ładny, chociaż gdyby... Night the night. Najdę, co robię? Czyli zasmokowanie pozycji i teraz. Mierzę jedna sobie. Ale Szajbus to co zrobił przez smoka teraz. Przez kanał smoka po prostu i... Nie zrobił tego fraga, no. Kasztan podchodzi na ten, no. Blisko z Zignem, ale szybko już jest eliminacja od Daosa. Sebek czekający właśnie na osobę z longa. Sebek, ale Daos celowany przez bibliotekę. Albo szybkie 5-1 i tu już jest siódma runda dla Teamu Daos. A tu się tylko z jedną rundą. Sfragował też u nich to nie wygląda lepiej. Cenię tego flash. To jest ładny flash offside, żeby oślepić ten turystów. Nie, jednak już tutaj każdy, który... Obiję tylko do połowy lekko Szejbusa.
zmiana pozycji przez terrorystów. Jeszcze zostaje tylko jeden terrorysta, który ma tego scouta, który... Ale tutaj już jest bardzo mocno zmiany, jest jeszcze smoke. Odciąć strzał serka, nejdzik. Ale mało brakowało, no niedużo brakowało, no. Niedużo. 6-1, to będzie chyba szybki mecz. Zajmę do pierwszej połowy. Ciężki mecz, no Team Dallas ciężko się gra, oni grają dobrze. Mowy są też lepsi, trochę szybciej. Każdy kupujący się w bibliotece. Taki ten... Że to lubi wygryzienia. Tutaj jest taki mind games ze strony Daosa. Terroryści wyczekują właśnie tam w apartamentu w Sebek. Jeden frag. I teraz drugowane rundy do antyrysów na 6-2. No proszę. Sebek to się bardzo ładnie postarał. Już nie jest 0-0-7. Cenność PSG 5% strzałów w głowę. Tutaj oni też, jeden gracz teamu Kaszan, tam dwaj gracze z teamu nas strzelają bardzo ładnie po głowach. Daos z Beretami, Szajbus z 5-7 granatem. Teresi, kosmicznie Glocki i ten Kevlary, czyli czuła to, że będą w stanie wbiec na blisko. A już ładny skrót, już tam poszedł skrót. Sebek bardzo ładny miał z Glocka i teraz mapa pod siebie, może ją ponieść, chociaż na razie czeka na skrót Szajbusa. Szajbus, który ustawia się w kamieniach, będzie czekał. Sprawdza apartamenty na ziemi, bo nie bałem się podejść od shorta. Teraz czy zdąży sprawdzić timingowo, ale już pomału jednak zmienia pozycję. Szajbus, Sebek, już teraz mają mniejszą ilość HP. Tutaj kto wygra, to będzie KMS. Sebek, o, ale trafił Szebusa w gol i teraz wystarczy jeden strzał, tylko ten jeden strzał, który jest decydujący. Sebek, bardzo ładnie, naprawdę ta głowa, ta peska do prostu było mistrzostwo świata. Tego pokazuje, dlaczego ma taką rangę i dlaczego jest tak wysoko w Counter-Strike'u. No i teraz Kasztan z Gailem, Sebek z Kałaszkiem, tam 40 Bizon MP9 sforsowali. Pojawił się stres, jaki bo jak na grunt uciekają. Ale tutaj Daos, który podjeżdża z tym Bizonem, przyblokowali się ten terroryści trochę z teamu Kasztana. Nie mógł Daos dostać, ale już Szajbus chwila z shorta. Dostał info, że Kasztan jest mocno bity i że może dokończyć na nim zabójstwo fragiem. Daos z XM-em. Szajbus z Kałachem. Zobaczymy to jest dla Szajbusa. Daos co zobaczymy, co zrobi. Widział minutę teksturę, tak, już jest zdechany. Drugi mi to zdechany, jest podwójna eliminacja z shotguna. No, a tyle się po prostu robił, co chciał w tym meczu. Tak obostronnie, tak tutaj jest punkt meczowy. Ajaj. Kaszno, który kupuje Gaila i Grat, tutaj Sebek z MP7, przepraszam. Znowu się bardzo ofensywnie, ale nie udało się dowieść do tego Daosa. Powstrzymali go terroryści teamu Kasztan. Teraz jest sam Szajbus, który może ustawić się po niewrogu, tak, to jest najlepsza miejscówka. Wiedzieć, że jednak spodziewać się jakiegokolwiek podejścia. Jest pierwszy tak, ale tutaj Sebek z korzyścią, bardzo ładnym, z podniesieniem kałaszka. Bardzo ładny klacz z strony Sebka. Dalej jest punkt meczowy, jeszcze 4 rundy, no. Bo czy wrócą do tego meczu. Teści znowu kałaszki, cały zestaw grantów dał z USP. A już jednak 50 nie można, MP9, tak, chyba miski jałk. Jakieś granaciki tam. I teraz Sebek, który na razie nie widzi tej... O, słyszysz antyjnego terrorysta. Sebek, aj! Nie mógł namierzyć tej głowy innego zagracza terrorystów. Jednak to jest skanowany. Wie, że ktoś jest w kącie, wie, że Szajbus dostaje, bo już rozkoszczona głowa. I teraz jest jedna osoba. Ale jednak raz odchodzi. Kaszno robi dwie eliminacje. Bardzo ładna runda tego gracza. 5-8. Do boju, panowie, do boju. Bardzo ładne fragi, bardzo ładnie gracie, naprawdę. To jest Sebek.
Myślę, że to jest chwała jednego z graczy turystów. O, antyrysiowego podejście na krótko z nowami, to może ciekawe rozwiązanie. Szajbus, który czeka tutaj. Już jest tutaj na pozycję pleców i zostaje sam kasztan. Antyrysie trochę pobijanie, ale czy to jest ta runda? Czy zakończy ten mecz? Szadzą ze shotgun, okej. Tak, Szajbus ma kołaszka. Już sprawdzę to już pozycję, bo jednak myślę się, że jeśli nikt nie idzie do zaszku, to mi ta pozycja, no bo to jest, nie warto bać się dwóch innej pozycji. I tutaj Dallas, który próbuje podejść pod side. Czeka, słyszy, ale... Kasztan z szarą HP uratował ten spray taki, no 2 na 10, ale tutaj jednak przewaga tego była, że miał przewaga 6-7 i jednak nowo nie dał rady daleko. No PSG to jest 53-7 Szajbus, tutaj dwa. No są aimerzy, są też tacy ludzie, którzy grają sprayem, tak, wtedy, że tu wiesz, są w tej pozycji, czekają, to powiedzą, że tutaj się mogą podejść na blisko, chociaż teraz tego nie zrobili. Ładny flash od kasztana i teraz trzeba będzie... Ale Dallas, tam już coś się dzieje, tu już jest Sebek bardzo mocno bity. Szajbus, ale już Sebek bardzo ładnie. Ale jeszcze jest Szajbus w sajdzie. Aj! I teraz. Łoch! Sebek co robić? A jest mocarny facet, naprawdę. Kurde, co on daje te głowy, to po prostu jest. No i teraz. Zmienił się bardzo wynik od paru, naprawdę. A dla tego do Team Kasztan. Szajbus już z podejściem. Już z odcięciem. A, ten smok taki. Gdzie odbity? Już z odcięciem pozycji Jaszku. Przewaga oczywiście wyposażenia po stronie Team Kasztan, bo oni wygrali w sobie wiele rund pod rząd. I to znowu jest skracanie pozycji, znowu jest to szukanie na blisko przeciwnika. Ale już jest piękne. Piękna runda, jest 8-8, gramy dogryweczkę, bo to jest druga mapa, więc zrobicie dogrywka jeszcze na tej mapie. Do trzech pierwszych... No to do zobaczenia. W dogrywce mapie, na mapie do Inferno, w której było 8-8. Teraz jeśli Team Kasztan zaratuje tą mapę, te dogrywkowe rundy, to będą mogli rozegrać trzecią mapę, jeśli wygrają, tak? Będzie jeden w mapach. A już jest animacja od Sebka. Przepraszam, na Sebku i teraz... Jeden Szajbus, który... Szajbus nie trafia, ale Kasztan też ma jeszcze dużo tego HP, więc... Kasztan też nie trafia i teraz to nie jest fake punt. A jednak jest fake punt. I tutaj, czy wymusi pod... ale Szajbus znowu. Nic, to ja strzałem w głowę, to jest pięknie, jest jedna pierwsza powera. Dodryć z Fumasem i już z MP. 9, tutaj teraz się zakupili Digla oraz 50. Czy będzie to remisowa runda dla... Czy to wydaje się skrót dla osób, który sprawdza, czy nigdzie nikogo nie ma. Jednak tutaj teraz już są w domu, już są w apartamentach. Już wiedzą, że jednak gracz musi iść. Ale strzaj, bo daje jedno miasto, nie? Sebku i teraz... Czy kasztan... Nie, no, Klaus tak dobiega szybko, ma szybszą broń. Jest 2-0 dla właśnie teamu. Team Laos. Jest trzecia runda przed nami. Tutaj już to jest na fullu. Gajli i ten kałaszek w ich rękach. A ryści. Już tutaj było skandowanie przez tego molta, bo no Laos daje SMP9, czeka na podejście. To może być łatwy frag, jeśli dobrze wyczuje. Ciekawe, czy... Nie sprawdzi. Jednak sprawdzi, jednak dobry nosił umysł, chwalił się Sebek i teraz... Ale Szajbus, który znowu po prostu jest ten, co zamiata te rundy na... Robi ważne rundy do swojego zespołu, jest 8... Z 8 punktami HP jest w stanie ugrać, naprawdę Szajbus znowu jest w gazie. Famas i Mag 10 turystów, które jeśli mimo, że przegrali, znowu mogą po sobie pozwolić na wysokie wyposażenie. Jest w pani pozycji Jaszku, ale ten najdzik... Aj! Prawie po nogi.
To jest troszkę dla... Ależ już tutaj, co on robi? Bardzo on jest niesamowity, bardzo szybko podchodzi. Jest tutaj tylko jeden gracz, gracz terrorystów z teamu Kasztan. Ma tego kałaszka, może go wykorzystać, bo wie, że jednak kałachem zrobi więcej niż oni tymi słabszymi brońmi, ale musi jakoś ustalić po nich. Anturyści nie będą, nie będą rozkracali, bo po prostu nie chcą ryzykować rundy. A bomba leży na środku. Jednak tutaj jest... Aj, ten frag wisiał, wisiał w powietrzu. Mało, dużo to nie brakowało, żeby zrobić wymiasę na jednego na graczu Daos. Będzie go to... Jest, ale obite bardzo mocno kasztan. Trzeba by sobie jeszcze 6-5 HP. Paka leży daleko, bo jeszcze nawet nie jest przy sajdzie, a tu trzeba podejść. Trzeba by sobie po prostu czeka sobie na pokonie. Pewnie będzie kolejna eliminacja, bo Paka jest tutaj przy przejściu. Ale chociaż... On zmienia pozycję. Zmieniono go pozycję. Co tu się... stało? Gracz Furioza, gracz kasztan Furioza wytrzymał tu ten... Wytrzymał to ciśnienie i po prostu zrobił to strzał 3-1. No proszę, i jest strzał, piąta runda jest 3-1 dla Anturystów, ale już mają, już terrorysi mogą pomału wracać do meczu, bo mają już pierwszą rundę. Terrorysi z kałaszkami, bez kewlarów, z hemem same kewlary. Tak, o, ależ tutaj jednak kałach zrobił robotę, chociaż bardzo mocno bity sobie, gdy miał cały kewlar, to było inaczej. I teraz Shybus, który jest tutaj. Szajbus jest pod daszkiem, no to może być ciekawe. A ten fleszek taki 2 na 10 troszeczkę miał się... I teraz czy... Czy on jest w stanie zrobić te dwa fragi, bo oni jednak nie wiedzą. Na pewno. Ale jest jedno sprawdzenie pozycji. I teraz czy... Nie było tego prediktu, że jeszcze jedna osoba może się jednak automatycznie instakum... kazał wcelować w longa, bo myślę, że tam będzie drugi terrorysta, oni jednak wchodzili we dwóch tą samą ścieżką i... Uratowali to rundę, że szli wydłuż tą samą drogą. Daos mam 4, Shybus 4 a 1S. Teraz się znowu z pełnym postrzeniem z tam z koszkami. Już tutaj jest podejście. Ale Sebek, który wyczekuje tego skrytu z mida i tutaj jest... Jest refrag, jest... Jeszcze jest obicie nade'em kasztana. Teraz czy Shybus czy kasztan? No tutaj będzie znowu ciekawa runda, znowu stają ci gracze przy życiu. To już naprawdę są niesamowici dzisiaj, fajnie grają i robią bardzo ważne rundy. Szczególnie tego dogodzenia Inferno, pięknie, pewnie Kasztan tu wyczuł to. Nie podchodził do tego sali, tylko po prostu wszedł na kamień, bo wiedział, że zauważył, wyczuł, nauczył się gry Shybusa, że on... Jednak gra często tam baką, więc do tego tam poszedł. Zgrałem z graczem Daos, teraz jeden z Anturysów Echo, drugi Force. Które się zmieniają, nie zmieniają taktyki. Ale tutaj już Daos mógł zaskoczyć z tym fragiem. Ale jednak będzie, Sebek będzie do końca, bo wie, że ma przewagę kałacha, więc będzie do końca stał, nie puści go. Nie może puścić pozycji po prostu jak skróci z tym SP. Ale jednak jest cofnięcie chyba. Tutaj obijanie się przez smoka, amunicji trochę już mniej w tym SP. Shybus skraca apartament i teraz jest 2 na 1. Jest sam kaszon, który jest, idzie, a już daje szybką informację, że trzeba ratować, że trzeba chronić longa, chociaż tutaj Daos jest taką osobą, która nie da się trafić i zdobyła info, co zwiększa tego temu. Na jego drużynę jest bardzo ważne teraz tej rundy. Ale tutaj już szybko już jego SP. I teraz bardzo ładne miasto kasztana i teraz pięknie ten Młotów, który wymusił błąd na Shybusie i musiał wyjść z kamieni, bo był bardzo ustawiony defensywnie głęboko, jest 4-3, no i jest zmiana. Proszę Państwa, jest zmiana w wyniku, jest 4-3, jest 8 runda i teraz... To są bardzo piękne zagrywki naprawdę ze strony obu ekip. I teraz Sebek, który czeka na skrót jednak Shybus. Sebek, jest pierwsza runda. Jest koniec.